Dzień dobry, witamy Was wszystkich. Witamy serdecznie. No słuchajcie, zaczyna się być tutaj no nieprzyjemnie. Tutaj pokażę Wam tą wierzbę, żeśmy ścieli, bo to ona była bardzo taka rosochata i przeginało ją. I dosyć zimna noc, bo było dzisiaj u nas 1 stopień, tak? I trochę popadało deszczu. No i ten rów tutaj się wszystko sprawuje tak jak trzeba. Wejdziemy do naszych kózek. Zapal światełko, Ebunia. A kózki mają tu cieplutko. Cieplutko, no bo to jednak, słuchajcie, ja tak mówię, bo mówię, tak? Ale ci, co może nie wiedzą, albo ja też o tym nie wiedziałem. Tutaj jak do nas gospodarze przyszli, to ja chciałem mi tu wymieniać cały czas to podłoże co jakiś tam czas, nie? Co, nie wiem, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, co tydzień. A tu chodzi o to, żeby to podłoże tutaj było, ono ma być suche, owszem, tu trzeba podsypywać troszeczkę, ale kózki to na siana rozwalają i tak dalej. Jak było to wszystko sprzątnięte, dajemy tutaj na ściółkę i ta ściółka później, po jakimś czasie, daje im ciepło, tak, bo ona tam fermentuje. Tak, dlatego mamy też ten zapach taki w takich koziarniach, oborach, tam gdzie jest zwierzyna i ta ściółeczka bardzo fajnie temperaturę oddaje i tu kózki mają ciepło. Ciepło. Jak tutaj wchodzimy, no to jest różnica, nie mamy tu termometra, ale jest różnica dosyć spora. Tak, jest odczuwalna. Jest odczuwalna ta temperatura, nie? I słuchajcie, no tutaj w tym tygodniu to będzie najgorszy tydzień chyba dla nas sadowników, ogrodników, amatorów, bo ja nie zwracam się do osób, które mają profesjonalnie swoje sady, bo ja tu nikogo nie chcę pouczać, tylko mówimy o nas amatorach, tak? Co chowają sobie zwierzątka na własne potrzeby, ogródki, sady, czy tam tunele, czy tam folie, jak ktoś ma. Ja to u siebie nazywam tunel z poliwęglanu. No proszę, Julian się będzie z panią bawił. To jest niedobry. No. Ale zwierzątko będzie gryz teraz. No. Będzie jest przechytrzej, tak. No. Dobra, i dzisiaj już żeśmy już karmili. Daj malutki, ale malutki wstał, dobra. Przytrzymamy stepcie. Zobaczymy, czy malutki dojdzie jeszcze do cyca. I tak jak ją trzymamy, to on sobie tutaj, zobaczcie. A stepcia mu nic nie robi, tylko sama go nie dopuszcza. I on sobie tutaj do cyca sam ściągnie, podjada sobie. O, on jest najedzony. Ja myślę, że on w nocy sobie tutaj coś tam do stepci. No, może chcesz? Może. Stepcia, poczekaj, no co taka, no do kamery jesteś. Nie uciekaj. No i on sobie tutaj podjada. Uratowane nasze dziecko. Jak ma na imię? Perełka. Perełka ma na imię, na tamtego drugiego jeszcze nie mamy imienia, tam były jakieś propozycje, kreska, coś tam, jakieś inne, no na razie nie mamy. Chcemy zobaczyć, jaki ma charakterek, bo według charakterku dopasujemy mu imię, według nas oczywiście, nie? Bo może to się nie zgadzać, no ale, a gdzie jest tamto? Zeszedł u Gabrysi. Poszło do Gabrysi. Tamte to je i śpi. Dobra, pokażę Wam coś na sadzie teraz, co będziemy właśnie robić. Co Ty tak, Julian, tutaj szalejesz? Spędzi Cię, karczycho. No, kózki dzisiaj na wybieg to nawet nie mają zamiaru wyjść, bo jest po prostu wilgotno. Przejdziemy do tych drzewek tam i Wam pokażemy, ale przejdziemy sobie przez jedną szklarnię i drugą szklarnię. My w kwietniu była już pogoda taka fajna, że co niektórzy widziałem tam w internecie, że wszyscy sobie właśnie ładują, znaczy ładują, już mają posadzone posiane w szklarni. Ja tam nigdy nie oceniam i nie daj Boże, żebym oceniał kogokolwiek, ale słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest błąd, bo to zależy, jaki region Polski mamy, tak? Bo gdzieś tam na południu bardziej to jest cieplej, tak? Troszeczkę i tak dalej. My cieplej i każdy region Polski się różni. Wy tam wiecie na pewno, jakich temperatur możecie się spodziewać, ale my tu w Świętokrzyskim, tutaj od strony Krakowa, powiedzmy, to ja już nauczyłem się, że nie będę sadził wcześniej, siał i sadził. Znaczy siać to, wiecie, jako tako, nie? Bo ja buraki, tam marchewkę mam na polu posadzoną, bo ona tam po prostu się uśpi troszeczkę, a później będzie cieplej, to wyrośnie. Ale do szklarni nie dajemy, bo później byśmy musieli tutaj grzać. A teraz ma być u nas w nocy, ta noc ma być ile? -4 stopnie. Weź otwórz, Ebunia. -4 stopnie, tak? -4 stopnie i dlatego ja w szklarniach nic nie mam. I tutaj
Słuchajcie, no mróz to jest po prostu wiosenny mróz, to jest zmora ogrodnika, zmora sadownika. No po prostu może być to tragedia, tak? I nasza praca pójdzie całkowicie na marne. No tutaj to mamy gorąco. Poliwęglanie to jest po prostu... Jaka to jest temperatura? Tutaj mamy 19 stopni. 19 stopni, proszę bardzo, a na dworzu jest chyba 3. 3 stopnie. I wam pokażemy nasze drzewka owocowe, które już właśnie w kwietniu zakwitły i puściły tutaj zalążki sam owoców, tak? I ja wam powiem, to wszystko przemarznie. To wszystko przemarznie, a to aż szkoda. Zobaczcie, tutaj mamy gruszka nam pięknie. Owoc na owocu na gruszce. Wszystko się ładnie pozalążkowało, można tak powiedzieć. Ja tak po swojemu będę gadał. I tam nie oskarżajcie mnie znowu, że tu źle robię. Ale też w tym kanale tam parę osób znowu wykasowałem i jeden tam pan Krzysztof Dobrowolski, pozdrawiam pana, był troszeczkę no, zawiedziony, że go wykasowałem. No ale słuchajcie, ten kanał i przepraszam pana za to, może zbyt pochopnie postąpiłem, ale to nie jest kanał, żeby wytykać komu cokolwiek. My pokazujemy, jak to można sobie zrobić, my amatorzy, tak? I te rzeczy, które sobie tutaj robimy, to nie robimy, nie pokazujemy tego dla klienta, żeby sobie klient od nas po prostu jakoś tam albo od nas kupił, albo nie. To my robimy amatorsko i sobie robimy tak, jak umiemy, tak, jak potrafimy i tutaj zbyt dużych kosztów nie ma co nakładać. Na przykład chodziło o ten stół, że tam tuś nieoszlifowane, te boki są źle i tak dalej. Słuchajcie, ja nie będę też kupował kamieni drogich i tak dalej i tam się bawił z tym stołem. To ma być proste, toporne i funkcjonalne. I on to zadanie będzie tam spełniał. Ale mówimy o tych drzewkach. I zobaczcie, tu jest lipcówka, jabłonka. To jedyne drzewko, co pamiętam. Jak ono się nazywa. I też my spróbujemy to dzisiaj jakoś zabezpieczyć. Jakąś, nie wiem. To był pan Krzysztof Dąbrowski, nie Dąbrowski. A, przepraszam, pan Krzysztof Dąbrowski, tak? Także pozdrawiam pana serdecznie i proszę się na mnie nie gniewać. O, i patrz, tutaj kuska urwała mi. To nie, tylko to urwała kuska, jak chciała. No, z tymi kuskami. Jedna pani też nam napisała, że źle to jest wszystko przemyślane tutaj na tym sadzie, że pastwisko mamy z tyłu. Kuski biegną wzdłuż brzozy. Właśnie, z tyłu tego sadu. No słuchajcie, no, ludzie kochani. Oj Boże, kochane. No to co ja mam teraz to wszystko przerobić, tak? Ciekawe, i ponieść kurde jakieś 30-40 tysięcy kosztów, żeby to przerobić, bo to jest źle przemyślane. Nie! Tutaj tak było od tego majątku, jak ta rodzina tutaj istniała od 150 lat, czy tam 120, 130 dokładnie chyba. To tak było, że zawsze tutaj był albo lasek, albo sad jakiś, a tam z tyłu była łąka. I koniec. I tutaj my żeśmy tego, nie da się przełożyć ziemi z jednej strony na drugą stronę. A działeczka, podkreślimy po raz któryś, jest wąska. Tak. Jest długa, ale wąska. Także tutaj słuchajcie, komuś proponować albo mówić komuś, że to ma źle zrobione. No ludzie kochani, to tak jak się nie robi. Jak ja oglądam te kanały, co z nami są zaprzyjaźnione, jak se nie zrobił, tak jest dobrze, jemu to pasuje. I mu to wszystko odpowiada i z tym ma wygodnie. Także więc tutaj słuchajcie, krytyka, a ja wiem jedno, że jak ktoś coś ubierze, zawsze by lepiej to zrobił, zawsze by to taniej zrobił. I lepiej by to zrobił. Po prostu my takim narodem jesteśmy. Jak stujecie nad Czechami albo nad Wacławami, nad kimś, to zawsze będziecie wiedzieli, jak ten ruch... Łatwo jest też dysponować cudzymi pieniędzmi. Tak jest. No, słuchajcie, no, my i tak żeśmy bardzo dużo... Jakbyście wydali tyle pieniędzy na sad, co ja wydałem przez tyle lat, to naprawdę tragedia. To zamknęło się jedynka z przodu i kilka zer za tą jedynką. Zresztą moim zdaniem, jak na te warunki, które tutaj mamy, i tą właśnie bardzo wąską działeczkę, to naprawdę, wierzcie mi, lepiej chyba się tego nie dało zagospodarować. No i my też tak uważamy, że tutaj żeśmy zrobili co w naszej mocy na tej działce, teraz tylko musimy zbierać z tego efekty. No i te drzewka będziemy zabezpieczać czym? A wszystkim, folią, starymi, nie wiem, czymkolwiek, tak? Żeby to obłożyć płachtami, nawet jak na ćpiwór, jakby ktoś miał, to można poobkładać to wszystko, bo wtedy mróz na to nie siądzie. Ja wiem, że sadownicy polewają też to wodą i tak dalej. Zobaczcie, to są kolumnówki. Te tutaj drzewka to są kolumnówki, wszystko, które dosyć spore pieniążków za to
zapłaciłem. Oprócz tej gruszki, bo to nie jest kolumnówka. No to teraz bym chciał uchronić, bo w tamtym roku też nam przemarzło. Też nam przemarzły drzewka i tak dalej. Tamte to nam chyba z przodu brzoskwinia. Tam już nie wiem co jest, no kilka drzewek zawsze odpada. Ale te drzewka nam widzę, że się przyjęły fajnie i będziemy próbować je ratować. No niestety ten mróz, który tutaj ma być dzisiaj w nocy, no, jeszcze mamy ogrodników. U nas ogrodniki się zawsze sprawdzają, że jest przymrozek minus 1, minus 2. Ale zobacz co się stało z czosnkiem, Ebunia. On wstał. On wstał. A tutaj już mamy cebulę, te takie powiedzmy warzywa, które wsadzamy w ziemię, tak? I one tam sobie są w tym momencie uśpione. Tutaj buraczki, marchewka, buraczek czerwony, to jest w jednej kwaterze dużej i tam z tyłu marchewka. I no i ziemniaki mam tak samo. No i buraki pasterne będziemy na tamtym polu też sobie wsadzać. I takie rzeczy to już można, tak? Bo to w ziemi sobie przytrzyma i tak dalej. Ale jakby na przykład tam urosło już na górę, wyszedłby ten zielony to warzywko zielone, to już potem mróz jak przyjdzie, to to przytłumi. No zobaczcie, o tu jest kolumnówka, tak? Pierwszy raz nam kolumnówka tak ładnie zakwitła, bo one były przesadzane z kąta w kąt i zobaczcie ile tutaj będzie owoców. Tu wiecie jak tutaj jabłek jest takie, tyle tutaj, wszystko tutaj obrośnie, kiście takie jak winogron. Będą tutaj jabłuszka, tak? No, my fasole, widzicie, tutaj my zawsze sadzimy sobie fasole i tutaj robi się piękny taki parawan z fasoli, ale w tamtym roku mi nie wyszło. Dlaczego? Bo mi przemarzło. My żeśmy przykryli to pizenami. Znaczy nie, to w tamtym roku to po prostu sama z siebie nam nie wyszła fasola, tak. Przemarzła nam dwa lata temu. I też to stłumiło. Mieliśmy jeden rok, to tutaj było tej fasoli, taki parawan, normalnie się ściana z tego zrobiła, nie wiem, tak, pięknie było. Także tutaj dzisiaj, widzicie, mówię, zabezpieczcie swoje drzewka, swoje te warzywka z flizelinami, czymkolwiek to przykryć, bo wtedy ten mróz nie siądzie sobie na te nasze warzywa i owoce, które tam już urosły, bo to po prostu szkoda. Ja mówię, był kwiecień ciepły i każdego mobilizowało do tego, żeby jak najszybciej sobie na tych ogródkach robić, a my w szklarniach, jak widzicie, nie mamy nic oprócz rzodkiewki z lutego. Tu jeszcze ja myślałem, że nic z tego nie wyjdzie, ale kaczki mi tutaj powyciągały, czyli górę zjadły, a owoc został, tak, czy tam warzywko zostało. No i nasze kurki szczęśliwe, kurki Ayam Cemani. Tutaj też było pytanie, bo niektórzy pierwszy raz słyszą o tych kurkach Ayam Cemani. Wystarczy sobie wpisać w internet kurki Ayam Cemani. Tutaj są z naszej miksy. No i ten tutaj zawsze, co go lubię, ten urodnik, ten pstrokaty taki. Bardzo ładna kurka nam tutaj wyszła. I tak dalej. Mamy tam też wyinkubowane na następne. Około 50 sztuk mamy na ten rok. Także nam starczy. To już mamy i tak już za dużo kurek, bo będziemy przerzedzać. Także już rosołek się szykuje. Oprócz tego mamy jeszcze pełne ludówy. Także propagowanie, jak my mamy takie małe przesłanie do tego, żebyście sobie właśnie jak mieli kawałek ziemi, to żebyście sobie coś takiego robili, bo ta żywność jest, nie ma sobie równych w ogóle, to nie ma nawet porównania. I jak ktoś tam nieraz mnie oskarżał, że mimo wszystko to jest chemia, to nie jest ekologicznie, jest to nieprawdą. To wszystko jest ekologiczne, to samochody nawet tak szybko, znaczy daleko jeżdżą od tej działki. Bo mamy po 200 metrów, to z każdej, z tej strony to mamy takie po 200 metrów do każdej połowa, do każdej ulicy. Także tutaj słuchajcie, ta żywność nie ma sobie równych i tak dalej. Ja to widzę po swoim organizmie, jak mi się ten mój organizm zachowuje i co wydalam z tego organizmu. Całkowicie inna sprawa jest, słuchajcie. No, także polecam każdemu. I na pewno, słuchajcie, jak tu będziecie sobie coś takiego robić, na przykład, to nie spodziewajcie się, że za rok wam to wszystko tak wyjdzie. Tu będzie, to jest, słuchajcie, to jest dosyć ciężka praca, tak? Na początku może być to ciężko, ale później, jak już będziecie przynosić satysfakcję, to będzie chciał sobie robić jeszcze bardziej, jeszcze fajniej i tak dalej. I no stop coś będziesz zmieniał, nie? Tam zdrowy zagonek. Ja widzę, jak oni się męczą z tą działką. Tam jest naprawdę dużo pracy trzeba byłoby włożyć w tą działkę. Tym bardziej, że mają, tam dojeżdżają swoim. Zajebisty jest ten Lublin, gnojobus. My też mamy gnojobus, tylko troszeczkę nowszej generacji. Tak się on nazywa. I oni tam właśnie to sobie robią i tak dalej. I bardzo dobrze. No, też na błędach będą się uczyć, bo tam no, jest to troszeczkę oddalone i tam zwierzynę trzymać. To ja to tak wam powiem szczerze.
średnio to widzę troszeczkę. Tak, my tutaj już mamy tak, że musieliśmy wszystko chronić, bo nam tutaj na tej działce lis przychodził i kuny przychodziły, wytargały nam kupę zwierząt. Tam z przodu nam te kaczuszki i gąski wytargało, to 8 sztuk nam wytargało. 8 sztuk żeśmy się pozbyli. Na gąski czekamy jeszcze, w tym tygodniu mają przyjść. I tam z przodu, no takie oskarżenia, że pilnuje, że nie umiesz pilnować, to się za to nie bierz, bo twoja wina i tak dalej. Wszystko jest co człowieka wina, jeżeli zwierzak ginie. Nie? Tutaj było też tak, że... ale tam, mówię, z przodu mieliśmy gąski, to się nie działo. Ale mam też wiele wpisów takich, co ludzie mówią, że mimo wszystko, że mieli ten... mocno pozabezpieczane, to potrafią lis deskę przegryźć i po prostu on ma to całą nad... Tak jest. To... Jak jest głodne zwierzę i musi wykarmić swoje stado, to on tam wejdzie bez względu na wszystko, jakbyś nie miał to niezabezpieczone. W tych wolierach, słuchajcie, też nam 4 czy 5 tych naszych miksów nam zginęło, tak? Nie wiadomo jak, nie wiadomo co, a wszystko szczelne jest, tak? Tutaj w tych kurnikach. Widzicie, mam woliery i tak dalej. To z jednej strony jest tak, że jak wypuszczasz, to ci zjedzą, bo nie pilnujesz i tak dalej. A jak masz wolierze, to cię oskarżają, że kurde, w klatkach trzymasz. No i albo z jednej, albo z drugiej strony. To są ludzie, co nie mają zielonego pojęcia, albo jeszcze nic... Jakbyś nie zrobił i tak jesteś bity ze wszystkich... Tak jest, bity w dupę jesteś cały czas przez tych internautów i tak dalej. A ci, co mają i jeszcze im się... Łatwo się ocenia, siedząc w fotelu. No, a ci, co mają, to po prostu jeszcze im się nic nie stało, no to są cwaniaki, że im się nic nie stało. Przyjdzie czas i do was zajrzy nieszczęście. Także tutaj mówię, nie oceniajcie to aż tak bardzo wszystkich nas, którzy mają i się chwalą tym i puszczają filmiki. Posłuchajcie, jeżeli jesteście tacy mądrzy, nagrajcie filmik o swoim gospodarstwie, o swojej hodowli takiej, tej amatorskiej. Zobaczymy, jak mamy. To my was będziemy wtedy oceniać i zobaczymy, jak to jest fajnie. Zobaczycie, jak to jest fajnie, jak będziecie bici w dupę z każdej strony. Za każdy źbo trawy, które nie wykosiłeś. Za drzewko, które sobie tam źle. Bo to drzewko nie z tej strony. Ja bym to zrobił inaczej. Nie znasz się, to nie sadź tych drzewek. Nie znasz się, to nie hoduj tych kurek. Takie teksty otrzymacie, to zobaczycie, jak to z drugiej strony jest fajnie. Jak będziecie oceniani przez wiele tysięcy ludzi, co was oglądają. I każdy powiedziałby, że inaczej by to zrobił, też ma rację, bo każdy robi to po swojemu, tak? No, my żeśmy to zrobili po swojemu i tak dalej. Także ja przestanę przepraszać tych ludzi, których wykasowałem, bo miałem swoje powody, żeby wykasować, a słuchajcie, doradzać komuś przez pisownię, pisać komentarze i kogoś tam oskarżać, albo nawet żartować, to jest bardzo trudno ująć w słowie pisanym żart. Bo to wiecie, bo to my nie jesteśmy poetami, tylko normalnymi ludźmi, tak? I tutaj nieraz ma ktoś, nie ma złych intencji, ale jednak później w komentarzu wychodzi, że to są złe intencje, a my też nie mamy czasu, żeby się dochodzić z niektórymi i odpowiadać na pytanie, że... Albo rozwodzić i tak dalej. Podoba się, nie podoba się, nie pasuje, nie oglądajcie tego kanału, są inne kanały, są głupawki takie puszczane w internecie, że tam można sobie zaśmieciać swój umysł cały czas tymi śmieciami, które są w internecie. My tu pokazujemy, jak my to robimy. Może się komuś to przyda, może kilka osób właśnie poprzez te filmiki zainspirujemy do tego, żeby sobie właśnie coś takiego zrobił. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Pozdrawiamy.